To nie były walentynki, ale jakiś jesienny wieczór przeszło 20 lat temu. Moja pierwsza radzyńska randka. Ze studiów w Lublinie przyjechaliśmy na weekend do Radzynia, rodzinnego miasta mojej ukochanej. W piątkowy lub sobotni wieczór wybraliśmy się do pubu Olsen. Kilkakrotnie tam później wracaliśmy, więc wspomnienia zlewają się w jedno. Zapamiętałem dobrą atmosferę mimo bardzo gęstej zawiesiny papierosowego dymu w niskich pomieszczeniach. Ale był klimat. Któraś z kolejnych radzyńskich randek wypadła na koniec sierpnia jakoś 20 lat temu lub blisko. Też mało walentynkowo. Koncert Jacka Musiatowicza i zespołu Ziemia. Ogólnopolski festiwal Oranżeria, klimat pubu Remont i rozmowa o tym, czym tak właściwie różni się piosenka autorska od innych piosenek. Jacek towarzyszył nam na randce jeszcze raz. Znów nie w walentynki. Zagrał krótki, a udany recital na naszym weselu. To była niespodzianka od mojego serdecznego teścia, który tak właśnie postanowił pokazać klimat Radzynia mojej części weselnego towarzystwa. Wspólnie z żoną przez lata tworzyliśmy miejsce w Radzyniu, gdzie mało już randkowaliśmy, ale randkowały tam setki młodych. Kawiarnia Coffee. Uśmiechy i trzymanie się za ręce. Ile razy to widzieliśmy i cieszyliśmy się, że tworzymy klimat, w którym ludzie czują się dobrze. W przeddzień kolejnych walentynek randkujemy pijąc kawę przy kuchennym stole. Dzieci pojechały do dziadków i niedługo wrócą. Klimat wyczekiwania. Za oknem grubiutkie mazurki, sikorki i sójka, ziarnko po ziarnku opróżniają karmnik.